Jeśli dom masz do kupienia i marzenia do spełnienia, w Credit Union złóż podanie i pożyczkę wnet dostaniesz. Rozwody, testamenty, emigracja. Jeżeli dotyczy to Ciebie, zadzwoń do nas. Kancelaria Adwokacka Notariusza Marka Toborowskiego w Mississadze zajmuje się negocjacjami w sprawie odszkodowań. Jesteśmy tu dla Ciebie. Aniaga Travel zaprasza na wycieczki do Europy, tak zwane City Hopping, gdzie za jednym razem możemy odwiedzić dwa lub więcej miast. Możemy zrobić zakupy w Londynie i zwiedzić Paryż. Możemy odwiedzić magiczną Wenecję i odpocząć w Toskanii. IPAX Law Office specjalizuje się w prowadzeniu spraw dotyczących obrażeń w wypadkach samochodowych oraz doznanych w miejscach publicznych. Jeżeli miałeś wypadek lub odmówiono Ci odszkodowania, nasi specjaliści chętnie udzielą Ci pomocy. Nasz fachowy zespół rozumie Twoją sytuację i jest w stanie zapewnić należne Ci odszkodowanie, porozumiewając się z Tobą w Twoim własnym języku. Success, results, customer satisfaction, 7 days a week. Bezpłatna konsultacja. Jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu. Zadzwoń już dziś. Nie pobieramy żadnych opłat aż do zakończenia sprawy. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Białaś! Przedstawimy Państwu kolejną, trzecią część sprawozdania z polskiego festiwalu, jaki 3 tygodnie temu miał miejsce na ulicy Roncesvalles w Toronto. Cieszącą się ogromną popularnością imprezę po raz 9 zorganizowało Roncesvalles Village Business Improvement Area, zrzeszające biznesy znajdujące się na tej tak zwanej polskiej ulicy. W dzisiejszej części obszernego sprawozdania z, jak wspomnieliśmy, największej na świecie imprezy polonijnej, podczas której tak zwaną Polską Ulicę odwiedziło ponad 350 tysięcy osób, zaprezentujemy jeszcze raz przede wszystkim nasz folklor. Występy polonijnych zespołów rozrywkowych i relacje z kończącego pierwszy dzień imprezy Tańca pod Gwiazdami przedstawimy za tydzień. Już tradycyjnie w dolnej części ulicy Roncesvalles swe eksponaty rozlokowali żołnierze kanadyjscy. Była ciężarówka, moździerz, a także poważne działo howitzer kaliber 105 mm, będące w stanie zrobić wiele krzywdy w pozycjach nieprzyjaciela. Zainteresowanie tą odległą od codzienności ekspozycją było duże, a niektóre osoby próbowały nawet dla ciekawości sprawdzić wagę plecaka z pełnym ekwipunkiem. Inni zaś bezkompromisowi, w każdej chwili gotowi do starcia z wrogiem, otrzymywali darmowo specjalny kamuflaż twarzy. Na pobliskiej scenie, ustawionej przed domem Kopernika, przeważały występy orkiestr wojskowych różnych jednostek kanadyjskich. Informacji o poszczególnych orkiestrach publiczności udzielał polskiego pochodzenia były radny Toronto Chris Corbin-Kuczyński, blisko związany z wojskiem, gdyż kilka lat temu mianowany został honorowym kapitanem marynarki wojennej. And I say, hey, it's just an ordinary name, and it's on your state of mind. At the end of the day, you just got to say it's alright. It's alright, it's alright. Thank you.
Przez dwóch dni festiwalu prezentowana była także muzyka ludowa i rozrywkowa krajów Ameryki Łacińskiej. Będąc pewnymi wrażenia, jakie ich wykonanie wywoła u przechodniów, muzycy mieli przygotowany zapas płyt kompaktowych. Nie możemy zapomnieć o innych muzykach, którzy swoje umiejętności również prezentowali na chodniku czy na ulicy, ujmując tysiące przechodniów skromnością. Mamy nadzieję, że te dwa dni koncertowania zaowocowały dla nich może niekoniecznie kontraktem z wytwórnią płyt, ale choćby zastrzykiem finansowym.
Oprócz prezentujących się na kilku scenach zespołów folklorystycznych i grup muzycznych, mocnym punktem programu były występy wprost na ulicy artystów starających się naśladować głos i śpiew Elvisa Presleya. Uwagę przechodniów przykuwał także inny Elvis, który jakby niezupełnie żywy, głos mistrza podrabiał znakomicie. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who a heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Nastroje w różnych częściach ulicy Roncesvalles różniły się znacznie. Tu na przykład dziewczęta z Broadway Art Dance prezentowały dynamiczne układy oglądane często w wykonaniu tzw. cheerleaderek na stadionach lub w większości telewizyjnych programów rozrywkowych. Jest dziś taki sam, on jest wciąż. Zupełnie odmienny nastrój wprowadzali wykonawcy piosenek i pieśni o tematyce religijnej. Dzisiaj ją mam, słyszy twoje modlitwy, potrzeby twe znam. Nie załamuj się więc, Bóg odpowiedź ci da. Próbowałeś znaleźć wyjście z tarapatów swych. Widzisz, że jedynie Bóg może pomóc ci. On dzisiaj jest gotowy w swym imieniu sprawić cud. Zaufaj Jego mocy dziś, tylko uwierz Mu. Thank you.
Ważną, niejednokrotnie sprawdzoną atrakcją festiwalu byli klauni, iluzjoniści, a szczególnie żonglerze, którzy nie bacząc na zagrożenie własnego zdrowia, zajmowali się podrzucaniem różnych przedmiotów, czasami specjalnie zapalonych. Jak zwykle wykazywali wysoką klasę, co przekładało się również na efekt prowadzonej po każdym występie zbiórki tak zwanych środków. Zachwyceni widzowie zawsze potrafili docenić ich kunszt. Here we go, guys! You guys watch the left hand, you guys watch the right hand. See, there's two coins. There's one in the left hand, there's one in the right hand, right? What? Look. You don't. You keep the one in the left hand, you keep the other one in the right hand, okay? Relax. It hasn't started yet. It's gonna start now. You push it up there, you bring it around here, you come across here, you make it land over there. Obama! Oh,
500 tysięcy osób przez dwa dni przemierzających ulicę Roncesvalles byli także ubrani w strój ludowy starosta i starościna Dożynek, państwo Maria i Paweł Dubiccy, dumni z kolejnego sukcesu imprezy odbywającej się na ulicy bliskiej im od dziesiątków lat. Posłuchajmy przez chwilę dwie orkiestry wojskowe, które koncertowały podczas długiego dnia festiwalu. And now, ladies and gentlemen, we're going to go on stage.